Proszę Państwa, mówiąc o towarowej uprawie actinidii, oczywiście bardziej koncentrujemy się na wyprowadzeniu i corocznym prowadzeniu form żeńskich. Rośliny męskie wymagają zdecydowanie mniej uwagi, mniej troski, aczkolwiek są bardzo ważne, powiedziałbym kluczowe do tego, żeby na plantacji mieć owoce. Mamy tu przykład takiej rośliny męskiej, którą w zasadzie prowadzimy, czy należałoby prowadzić w formie takiego walca. Pędy ugałęzione od dołu, staramy się swobodnie dać im rosnąć do góry. Niekiedy nawet tyczkę możemy wyciągnąć jeszcze ponad najwyższy drut, tak żeby docelowo te rośliny męskie były nawet wyższe o 1,5 metra niż rośliny żeńskie. Mamy tutaj roślinę, która całkiem nieźle przezimowała. Przymrozki wiosenne też jej nie uszkodziły. W zasadzie można ją zostawić samą sobie. Oczywiście na plantacji towarowej nikt nie ma aż tak dużo czasu, żeby chodzić i bawić się w takie kosmetyczne przycinanie. Jedyna rzecz, która, jeżeli ktoś ma nadmiar czasu, można zrobić, usunięcie takich przemarzniętych, uschniętych pędów, aczkolwiek nie jest to konieczne, ponieważ roślina bardzo szybko będzie dalej rosła. Przy tej ilości pędów, przy tej biomasie już ma dużo energii, w związku z tym dość szybko powinna osiągnąć ten najwyższy drut. Krótko mówiąc, w kolejnym etapie podejdziemy do tej rośliny tylko w taki sposób, że będziemy skracać pędy na boki rosnące, tak żeby utrzymać tą formę walca. I to jest w zasadzie jedyne, co z męskimi roślinami powinniśmy na plantacji robić.